sprzątał za dużo, po żonę, która myła się za mało. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejne trzecie już zestawienie 10 najgłupszych powodów, dla których ludzie się rozwiedli. Numer 10. 28-letnia Egipcjanka złożyła wniosek rozwodowy po zaledwie 2 tygodniach małżeństwa, ponieważ nie podobało jej się, że jej mąż wykonywał za nią wszystkie obowiązki domowe. Gotował, sprzątał, prał, prasował. Według kobiety 31-latek zachowywał się jak kura domowa, a ona tylko siedziała i patrzyła, bo jej mąż nawet nie pozwalał sobie pomóc. Numer 9. 25-letni Malezyjczyk rozwiódł się ze swoją żoną po 6 latach małżeństwa, ponieważ ta sprzedała jego konto w popularnej grze mobilnej King of Glory. Kobieta miała nadzieję, że w ten sposób mężczyzna będzie spędzał z nią i z ich córką więcej czasu. Jak bardzo się myliła. Uzależniony od gry mężczyzna nie tylko zażądał rozwodu, ale i nakazał swojej chińskiej żonie wracać z powrotem do Chin. Numer 8. Mężczyzna z Indii wziął rozwód ze swoją żoną, ponieważ ta rzekomo gotowała mu wyłącznie zupki chińskie. Kobieta podawała mu instant nudle nie tylko na obiad, ale również śniadanie i kolację. Przypadek był tak komiczny, że sędzia zajmujący się sprawą nadał aż jej specjalny kryptonim Magi od producenta zupek. Numer 7. Pewna para chrześcijan z Australii zagroziła, że zakończy swój święty 10-letni związek małżeński, jeśli rząd Australii zdecyduje się na zalegalizowanie małżeństw osób tej samej płci. Coś na zasadzie albo my, albo oni. Zgadnijcie. 3 lata później Australia rzeczywiście zalegalizowała małżeństwa jednopłciowe, nie pozostawiając naszym małym chrześcijanom nic innego, jak wziąć ten obiecany rozwód. Numer 6. Pewna kobieta z Tajwanu otrzymała rozwód, używając informacji przeczytano w komunikatorze jako dowodu na bycie ignorowaną przez swojego męża. Według aplikacji mężczyzna zawsze otwierał wiadomości od żony, jednak nigdy na nie nie odpowiadał. Wliczając w to nawet te, którą kobieta wysłała mu po tym, jak trafiła na SOR. Numer 5. 38-letni mężczyzna z Emiratów Arabskich rozwiódł się ze swoją 28-letnią żoną po tym, jak pierwszy raz zobaczył ją bez makijażu. A miało to miejsce kilka dni po ślubie, a miesiące od zapoznania. Przez ten czas mężczyzna tak przyzwyczaił się do jej nieprawdziwego wyglądu, wliczając w to długie sztuczne rzęsy, że kiedy w końcu zobaczył ją tak, jak ją Bozia stworzyła, ledwie ją rozpoznał. Odtąd była dla niego jak obca kobieta. Numer 4. Pewien Tajwańczyk rozwodził się ze swoją żoną aż 3 razy w ciągu 37 dni, a następnie niemal od razu brał ślub ponownie, tylko aby przedłużyć sobie urlop. Zgodnie z tajwańskim prawem, każdy nowożeniec ma bowiem prawo do 8 dni płatnego urlopu w pracy. Co też mężczyzna z premedytacją wykorzystał, zyskując łącznie 32 dni wolnego, za które dodatkowo miał płacone. Numer 3. 31-letni mężczyzna z Indonezji był zmuszony rozwieść się ze swoją żoną już 2 dni po ślubie, po tym jak okazało się, że jego żona jest mężczyzną. Tak, 31-latek poznał ją w internecie i przez kolejne kilka tygodni randkowania nic nie wzbudziło jego podejrzeń. Aż do pierwszej nocy poślubnej, i drugiej, i trzeciej, kiedy to jego wybranka z serca z jakiegoś powodu odmawiała mu skonsumowania małżeństwa. Po krótkim rozeznaniu wśród jej rodziny okazało się, że to nawet nie jest ona. Numer 2. Pewien mężczyzna z Uttar Pradesh w Indiach zażądał rozwodu ze swoją żoną, ponieważ nie podobało mu się, że jego kobieta nie kąpała się codziennie, a za każdym razem, kiedy prosił ją, aby jednak poszła się umyć, wybuchała kłótnia. Numer 1. Kobieta z Chin rozwiodła się ze swoim sparaliżowanym mężem, tylko aby poślubić jego najlepszego przyjaciela, rzekomo aby wspólnie z tym przyjacielem móc się nim opiekować. A że przy okazji z nowego związku narodziły się dzieciaczki, mądrzejsze o tym nie wspominać. To wcale niepodobne. Obecnie cała trójka oraz ich dzieci żyją pod jednym dachem jako jedna wielka, szczęśliwa rodzina. Okej, i tym wielkim jak obcasy Putina akcentem...